każde dziecko ma prawo dorastać w bezpiecznej atmosferze, jednak nie każde ma taką możliwość. Dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczane są w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zadanie z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej realizuje Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Na chwilę obecną na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonuje 88 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywa 116 dzieci, 51 rodzin zastępczych niezawodowych, w których znajduje się 62 dzieci. W 3 rodzinnych domach dziecka opiekę znalazło 20 dzieci. W 4 zawodowych rodzinach zastępczych przebywa obecnie 12 wychowanków. Zaś w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego jest 6 małoletnich. Rodzina zastępcza jest pomocą dla dzieci, daje im szansę na reintegrację, pozwala poprzez zastępstwo w najważniejszych z ról społecznych rozwiązać sprawy konfliktowe i trudne, zrozumieć istotę problemów występujących w rodzinie. Jak każda inna, tylko większa, rodzina zastępcza jest szansą dla wielu dzieci pozbawionych miłości rodzicielskiej. Ciepły dom pełen miłości, zaufania, bezpieczeństwa i zrozumienia to podstawa udanego dzieciństwa. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tego fundamentalnego elementu niezbędnego do prawidłowego rozwoju. Alternatywą dla wielu dzieci, które przebywają w domach dziecka, są zawodowe rodziny zastępcze. Państwo Lewandowscy oprócz 2 swoich synów z powodzeniem wychowują 2 dzieci w rodzinie zastępczej, zaś państwo Rybarscy od prawie 5 lat otaczają miłością Nikolę. Zdecydowaliśmy się 8 lat temu. Najpierw urodził się pomysł, później zasięgnęliśmy informacji, co trzeba zrobić, żeby zostać taką rodziną zastępczą. Przeszliśmy szkolenia, przeszliśmy wszystkie badania. No i trafił do nas chłopczyk. Wtedy byliśmy tylko rodziną zastępczą, nie zawodową, tylko rodziną zastępczą. Było nam mało, poszliśmy troszkę dalej. Zaczęliśmy dopytywać się, jakie są inne też formy, w jaki inny sposób można prowadzić tą rodzinę. Przeszliśmy kolejne szkolenia dokształcające i zostaliśmy rodziną zawodową. Formalności nie trwały zbyt długo. Czekaliśmy, złożyliśmy zgłoszenie papierowe, że chcemy zostać przeszkoleni w tym zakresie. Później otrzymaliśmy telefon, że takie szkolenie jest organizowane. Samo szkolenie trwało 1,5 miesiąca, ponieważ było organizowane tylko w weekendy, soboty i niedzielę, po 6-8 godzin. Więc samo szkolenie ogólnie nie było czymś uciążliwym. Później były badania psychologiczne, zaświadczenia lekarskie, że jesteśmy zdrowi, że możemy prowadzić taką rodzinę, zajmować się dziećmi. Zdecydowaliśmy się 5 lat temu i była to taka decyzja, żona po prostu próbowała coś zamiast pracy, zmienić pracę. No i poszliśmy na szkolenie. Było to szkolenie Pride. To jest na bazie amerykańskiego programu dla rodzin zastępczych. Było to 1,5 roku, weekendy, żeśmy byli szkoleni. Uczyliśmy się głównie, tak można jednym zdaniem powiedzieć, odczuwania potrzeb dzieci. Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, do domów dziecka, w różnych trudnych sytuacjach. Nauczyliśmy się wchodzić po prostu w ich świat, odczytywać ich tam pragnienia, żeby pomagać im w przyszłości. No i po kilku miesiącach dostaliśmy z PCPR-u propozycję. No i dziecko niepełnosprawne z tego, że żona jest pielęgniarką i wymaga troski, no i jakie ma doświadczenie takie, powiem, że medyczne czy tam. A Nikolka ma porażenie mózgowe, także no jest pod dobrą opieką i trafiła do rodziny, która potrafi zapewnić wszystkie możliwe potrzeby jakby. Życie w rodzinie zastępczej wygląda tak samo jak w każdej innej. Ważne jest to, żeby kochać swoje pociechy, a one odwdzięczą się tym samym. Musimy cały czas z Nikolką być, ponieważ no, ona wymaga ciągłej naszej pomocy. Musimy ją przeprowadzać, nosić, no wszystko, że tak powiem, jej podać.
zrobić, no ona się stara jak najwięcej, bo jest bardzo pracowita, ma bardzo pracowite rączki, nie? No ale no, wymaga ciągłej naszej obecności, ciągłej pomocy, no nawet nie możemy jej zostawić samej jak je, no bo może się zakrztusić i ona nie przybiegnie, że jej się coś dzieje, tylko non stop musimy ją pilnować. Jest też problem ze spaniem, no bo jednak te dzieci są pokaleczone, tak? I no, no z momentami śpi lepiej, ale ogólnie no to cały czas walczymy o ten sen. Nie jest łatwo, no tym bardziej, że właśnie no ona jest jeszcze takim innym dzieckiem, które potrzebuje innej naszej takiej pomocy, opieki i wychowanie naszych rodzonych dzieci. No to jak są dzieci zdrowe, to jest zupełnie co innego. To nie ma w ogóle porównania. No musimy no, w mnóstwo miejsc biegać z nią, żeby ona no, po prostu rozwijała się jeszcze. Ona ma dużo zainteresowań, no to też jeszcze nadążamy za jej tymi zainteresowaniami. Nasze całe popołudnia to są wypełnione zajęciami dziennie. Dobrze jest, kiedy żadne z dzieci nam nie choruje, albo jedno powiedzmy, bo a zazwyczaj jest tak, że nam choruje, jak chorują, to już grupowo i wszystkie. No i wtedy tego czasu na, powiedzmy, takie wokół domu zajęcia lub no inne sprawy mamy naprawdę bardzo mało. I tego czasu wolnego, powiedzmy, mamy bardzo mało i to już około 21, kiedy wszyscy nam pójdą już spać i wtedy jest taki oddech, ale jest warto nawet te... nie wiem, ileś godzin ciężkiej pracy, ale powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt minut takich szczerych, nie wiem, jakby to wyrazić, takiego okazywania tej miłości od tych dzieci i warto może nie przecierpieć, ale przemęczyć się przez ten długi czas dla tego krótkiego okresu, który rekompensuje Te trudne chwile, bo nie ma co ukrywać, że jest tu sielanka i super cały czas, bo tak nie jest, ale warto. Jest co robić, przeważnie maluchy nie śpią o tej samej godzinie, więc jedno wstaje, drugie idzie spać, jedno jest głodne, drugie też krzyczy, że jest głodne. Jest ciekawie. Idea rodzin zastępczych z każdym dniem zdobywa sobie nowych zwolenników, a dzięki temu dorastające pokolenie codziennie otrzymuje szansę na normalne życie w cieple domowego ogniska. Dziecko wychowane w rodzinie zastępczej nie jest gorsze od innych, jest pełnowartościowym człowiekiem, obywatelem świata. Formuła sama rodziny zastępczej to nie jest tak, że zawsze zabieramy dzieci z domu dziecka, przeważnie to są dzieci zabierane z domów biologicznych. To są dzieci zabierane z interwencji, gdzie nie mogą przebywać dalej w domu rodzinnym. I wtedy rodzice otrzymują, nie wiem, taki znak ostrzegawczy, że coś się dzieje nie tak i mogą te dzieci utracić i muszą coś zrobić, żeby je odzyskać, czyli zmienić coś w swoim życiu. I jest to na pewno o wiele lepsze niż trafienie do placówki opiekuńczej. No tworzymy tak jakby jedną większą rodzinę. Tutaj, że... No Nikola je. Proszę. No i proszę się nie kłócić. Dzięki temu, że one trafiają tutaj, jest im łatwiej. Jest im łatwiej się zaklimatyzować. No, odnaleźć. Odnaleźć, dokładnie. Przeżyć na te takie ciężkie chwile, to rozstanie z tymi rodzicami. Sama idea tworzenia rodzin zastępczych jest bardzo potrzebna, ponieważ właśnie o to chodzi, żeby tych domów dziecka tak naprawdę nie było. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby zrobić sobie taki rachunek sumienia, czy chociaż jednemu dziecku są w stanie pomóc, bo to będzie bardzo dużo. To jest taka, powiem, że misja, która dowartościowuje człowieka szalenie. Po prostu od tego momentu, kiedy nie było Nikoli, po prostu życie zaczęło jakąś inną wartość mieć. No tak to odbieram. Nie? Do tego momentu no, żyliśmy, na wiele rzeczy żeśmy nie zwracali uwagi. A teraz na przykład no, człowiek widzi niepełnosprawnego, od razu się wczuwa, jakby jest taka
inna wrażliwość. Tak samo jest, no, te wszystkie historie dzieci tam porzuconych, też na to inaczej patrzymy w ogóle. No i dużo zadowolenia jest przede wszystkim, satysfakcja taka, że robi się coś naprawdę wartościowego i pożytecznego. A tak, no, Nikolka jest tak wdzięcznym dzieckiem, że no, nie sposób odmówić jej, że nawet my jak pracujemy zawodowo, to człowiek nieraz, powiem tak, przy niej się, pomimo że jest ciężka praca, wypoczywa, bo człowiek się odpręża, robi to co chce, bo to jest przede wszystkim praca dla ludzi, którzy chcą to robić. To tego nie można robić z jakiegoś tam przymusu, z konieczności. Ona miała trafić do domu opieki z racji tego, że nie może iść do domu dziecka. No i miała być na 2-3 miesiące, a jest już prawie 5 lat. Wszystkie DPS-y w Polsce były poruszone, nie było miejsca. A my żeśmy się 5 minut dosłownie zastanawiali. Zobaczyliśmy to zdjęcie. Zdecydowaliśmy się, no i już z tego po prostu nie ma wyjścia, że tak powiem. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspiera rodziny poprzez zapewnienie pomocy specjalistów, psycholog, udzielanie odpłatnych porad z zakresu opieki i wychowania dzieci, pracy z rodziną, a także wsparcia psychologicznego. Ponadto pracownicy działu pieczy zastępczej organizują dla dzieci z rodzin zastępczych spotkania i zabawy integracyjne. Od 2007 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych Wyspa Skarbów we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie organizuje piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych Wyspa Skarbów w ramach programu Podziel się Domem, program na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego, działania z zakresu systemu pieczy zastępczej organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Przede wszystkim celem programu jest promocja rodzicielstwa zastępczego, zarówno w mediach lokalnych, jak i w telewizji, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz wsparcie pieczy zastępczej. Program Podziel się Domem składa się z dwóch bloków. Pierwszy blok jest Razem dla Dzieci, który składa się przede wszystkim z promowania pieczy zastępczej w mediach lokalnych, z organizacji kampanii na temat pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim oraz z organizowania pikniku integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W drugim bloku mamy na celu przede wszystkim edukację i integrację środowiska pieczy zastępczej. W ramach tego bloku organizowane będą szkolenia i warsztaty dla rodziców zastępczych oraz warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Mamy nadzieję, że realizacja tego programu pozwoli przede wszystkim wzbogacić umiejętności oraz rodziny zastępcze otrzymają odpowiednie wsparcie w swojej bardzo trudnej, ale bardzo ważnej pracy. Nie można przecenić roli rodziców zastępczych, którzy otaczając dzieci opieką i miłością przywracają im wiarę w ludzi i otaczający świat. Osoby te świadomie i z całą odpowiedzialnością stają w obliczu wielu trudności, z którymi trzeba się zmagać. Jest to niewątpliwie heroizm godny najwyższego uznania. Promując ideę rodzicielstwa zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie serdecznie zaprasza osoby, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących miłości, spokoju i bezpiecznego domu, do podjęcia działań w kierunku stworzenia rodziny zastępczej. PCPR prowadzi ciągły nabór osób na szkolenie, po którym mogą Państwo stać się rodzicami zastępczymi. Ponadto mogą zaoferować wszelką pomoc w pełnieniu tej wspaniałej funkcji. Pracownicy PCPR-u nie zostawią Państwa samych z problemami dnia codziennego. Otrzymają Państwo wsparcie. Serdecznie zapraszamy.